Dobra, witam serdecznie na teściku rakiet Lustig od Pyroplanet. W zestawie jest 7 rakiet, 2 zielone, 3 srebrne, 2 złote. Jak wiadomo, Pyroplanet robi świetne rakiety, więc możemy się spodziewać fajnych efektów. W tym zestawie również jest aż 175 gram neku na 7 rakiet, więc no, można się spodziewać, że efekty będą całkiem spoko. Rok produkcji 2018, kategoria F2. Także jestem ciekawy, co tutaj ciekawego te rakietki pokażą. No i lecimy. Oczywiście w zestawie jest kijek, także spoko. Lustig. Zaczynamy test zestawu Lustig Pyroplanet. Rakiety szelkowe. Srebrna rakieta. 3 w zestawie, te srebrne. Wow! Zarąbiste! To było tak zarąbiste, że odpalimy teraz srebrne dwie naraz. Jak to wali, takie małe rakietki. Złota rakieta. Wcześniej były srebrne. Jak dobry. Druga złota. I wysoko dosyć. Ło, ale by mi na łeb spadł kijek. Centymetry. Ło. Dobre. To miała tam złamany kij. No, a i tak ładnie poszła. I druga zielona. Ogromne efekty. Rakiety bardzo ładne. Kozackie te rakiety od Pyroplanet. Dobra, to teraz sobie coś dopowiemy na podsumowanie testu rakiet Lustig. No ogólnie, jak widzieliście po naszych reakcjach, rakiety są w 100% godne polecenia. Naprawdę zasługują na bardzo wysoką cenę według mnie. Tym bardziej, że ich cena jak za oczywiście 7 naprawdę fajnej jakości rakiet jest według mnie bardzo dobra ta cena, no bo tak naprawdę możemy je kupić za ile? Tak 70 zł z kotem rabatowym na Fajerwerki Shopie, bo tam 80 zł coś kosztują z ceną wyjściową. No zdecydowanie najbardziej mi się w tych rakietach podobał efekt brokatu i cracklingu. No wiadomo, tam w sumie dwa rodzaje rakiet miały brokat z dwoma jakimiś dodatkowymi efektami. Ogólnie naprawdę jak się weźmie tą rakietkę do ręki, to się patrzy, no takie mała pierdółka, na pewno to nie strzeli dobrze, a rakiety mają naprawdę porządną moc i robią ogromne wrażenie. I są też do tego bardzo, bardzo głośne, co też na pewno warto zaznaczyć, bo niektórym osobom zależy na właśnie tej właściwości, żeby rakiety były głośne, to te zdecydowanie też są. Jedna rakieta miała troszkę słabszy silnik, no ale i tak w sumie nie wpłynęło to na niebezpieczeństwo w jakikolwiek sposób, bo i tak wybuchła wystarczająco bezpiecznie nad ziemią. No i co ja mogę powiedzieć? Naprawdę rakiety w 100% godne polecenia, jak już mówiłem, no i ode mnie dostają ocenę 9 z minusikiem na 10. No mogły być odrobinkę tańsze, no ale przynajmniej tutaj mamy taką pewność, że zapłacimy w 100%, zapłacimy za produkt, który według mnie jak najbardziej jest warty tej ceny 70 zł, może jak będą jakieś promocje, jakieś rabaciki większe czy coś, no to jeszcze taniej się te rakiety uda dorwać, to już w ogóle brać można bez zastanawiania się. Rakietki naprawdę konkretne, ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach, widzimy się wkrótce.